Dzień szósty. Wprowadzenie. Szczecin. 10 maja 1961 roku. Stan bardzo ciężki. Według orzeczenia lekarzy skoncentrowało się w organizmie pacjentki aż 5 chorób: serca, wątroby, nerek oraz zapalenie stawów i zaburzenia spowodowane okresem klimakterium. Orzeczenie lekarskie skierowane do męża brzmi: my w tej sytuacji jesteśmy bezsilni, trudno, trzeba pogodzić się z tym, że żona jest dogorywająca. Lek na jedną chorobę powiększa drugą i pogarsza stan do ostateczności wycieńczonego organizmu. Mąż, nie licząc już na umiejętności lekarzy, wysyła list na Jasną Górę z prośbą o mszę świętą, która została odprawiona 17 maja 1961 roku o godzinie 9. Zapamiętajmy, sam udaje się na mszę świętą do kościoła w swojej parafii i przystępuje do komunii świętej. W intencji żony modlił się gorliwie do Matki Bożej Jasnogórskiej. W niedzielę dnia 19 maja udaje się do szpitala, pełen obaw o stan zdrowia żony. Spotyka go radosna niespodzianka. Umierająca kilka dni temu kobieta obecnie siedzi na parapecie okna i wyraźnie oczekuje kogoś z domu. Już z daleka zauważyła męża i przywołuje go do siebie. Okazuje się, iż właśnie w piątek 17 maja o godzinie 9 podczas mszy świętej na Jasnej Górze poczuła się nagle lepiej. Doznała ulgi w cierpieniu, zaczęła normalnie oddychać i spostrzegła, iż ustąpiła opuchlizna na nogach. Chciała nawet spróbować chodzić, lecz na jej wyznanie lekarz kategorycznie zabronił opuszczać łóżko, ale zezwolił spróbować wieczorem. Spróbowała i oczywiście mogła chodzić. Była zdrowa, o czym zaświadczają chore z sali, umieszczając na zeznaniu swoje podpisy. Dział 8H. Cuda i łaski. Podziękowania. Modlitwa dziękczynienia za to, że od wieków jesteś naszą niezawodną pomocą. Dziękujemy Ci, Matko Jasnogórska, za to, że umacniasz nas w walce ze złem. Dziękujemy Ci, Matko Jasnogórska, za to, że na wszystkich kontynentach świata pomagasz dzieciom narodu polskiego zachować wierność Kościołowi. Dziękujemy Ci, Matko Jasnogórska, za to, że jak dawniej, tak i dziś wspierasz nas, abyśmy byli przed murzem chrześcijaństwa. Dziękujemy Ci, Matko Jasnogórska. Modlitwa czci i miłości. Pomocnico Chrystusa w dziele zbawienia, miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie. Najlepsza Matko wszystkich ludzi, miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie. Matko Kościoła, wspierająca Ojca Świętego, miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie. Modlitwa prośby. Matko Chrystusa, która powołujesz nas do współdziałania ze sobą w dziele odkupienia, bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem. Matko Rodziny Ludzkiej, która uczysz nas pomagać sobie wzajemnie, bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem. Matko Miłosierdzia, która pragniesz, abyśmy przebaczali wyrządzone nam krzywdy, bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem. Modlitwa. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy walcząc za życia pod jej opieką w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem przez Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen. O
Amen.